Korespondencja księdza Stanisława Stojowskiego z metropolitą lwowskim Obrządku Łacińskiego Józefem Milczewskim i Anną z Działyńskich Potocką. Otóż chcę powiedzieć, że poruszę tutaj kilka tylko wątków tytułem takiego szkicu, bo czasowo jesteśmy zobligowani do trzymania się pewnych ram czasowych. W tym czasie pojawiło się na arenie kościoła w Galicji, kościoła katolickiego, kilka genialnych postaci. Jedną z nich był arcybiskup metropolita lwowski Józef Milczewski, urodzony w roku 1860, pochodzącym z Wilamowic, wykształcony gruntownie w Krakowie, w Wiedniu, w Paryżu, wreszcie habilitowany na Uniwersytecie Jagiellońskim, profesor Lwowskiego Uniwersytetu, rektor tej uczelni i wreszcie w latach 900-923 metropolita lwowski Obrządku Łacińskiego. Chłop z pochodzenia. Była to pewna nowa jakość biskupów w początku XX wieku. Do tej pory biskupami na ziemiach polskich zostawali albo ludzie pochodzące ze szlachty, z ziemiaństwa, albo mieszczaństwa. Chłopów do takiej funkcji nie dopuszczano. Tymczasem początek XX wieku zaowocował swoistą eksplozją synów chłopskich, gruntownie wykształconych, bardzo gruntownie erudycyjnie przygotowanych do funkcji biskupów. We Lwowie arcybiskup Milczewski, syn chłopów, w Przemyślu Józef Sebastian Pelczar, syn chłopów z Korczyny, spod Krosna, w Tarnowie Leon Wałęga, także syn chłopski. Były to postacie na wskroś nowoczesne i rokujące nadzieję, że zmieni się jakość Kościoła z pewnego modelu paternalistycznego na demokratyczny, ile w ogóle można mówić w Kościele o demokracji. Raczej nie można, ale miałem nadzieję, że to się zmieni. Milczewski był profesorem dogmatyki. Okazało się, że był znakomitym znawcą także sztuki wczesnochrześcijańskiej, ale mimo tych zasług naukowych okazał się jeszcze lepszym biskupem, co jest rzadkością w tych sferach, bo zwykle ludzie awansujący na biskupstwo z funkcji profesora, rektora czy kurialisty są duszpasterzko mało udolni, nie mają doświadczenia, nie mają obycia pastoralnego i właściwie raczkują w tej dziedzinie czasem bardzo nieudolnie. Milczewski okazał się człowiekiem na wskroś nowoczesnym. Przede wszystkim był inspirowany nauką Leona XIII, jego encykliką Rerum Novarum z 1891 roku o kwestii społecznej. I on jako pierwszy podjął ten temat, uczyniwszy z niego właściwie leitmotiv swojego pontyfikatu, a więc zbliżyć się do ludu. To był fenomenalny człowiek, ponieważ nie bał się przyznać do swego pochodzenia. Wiele osób kryguje się na arystokrację, na szlachtę, na jakieś ziemiaństwo. On potrafił pójść na spotkanie na wiec ludowy do robotników lwowskich, mówiąc, że jest jednym spośród nich, ponieważ jego ojciec jest chłopem i stolarzem, więc on ma z nimi kontakt emocjonalny. To zjednawało mu niebywale sympatię, bo nie było tego muru graniczącego, oddzielającego jednak metropolitę, to była postać w randze ministra przecież, od zwykłych robotników, zwykłych zjadaczy chleba. Tenże Milczewski zainicjował bardzo szeroką akcję społeczną w lwowskiej metropolii całej, zwłaszcza w archidiecezji. I akuratnie w pierwszym swoim liście pasterskim do kapłanów i wiernych z 901 roku użył pewnych słów, które do gruntu poruszyły właśnie Stojałowskiego. Mianowicie użył on tam w tej swojej odezwie, że jego sztandarem będzie sprawiedliwość. Mój sztandar to sztandar starca z Watykanu, na którym wypisano sprawiedliwość. I co się okazuje, że Stojałowski, zaszczuty przez władze świeckie, władze kościelne, zareagował jak sejsmograf. Poczuł nowy duch, że właściwie wreszcie pojawił się człowiek, który jest otwarty na jego problemy. On, uganiający się po chatach chłopskich tutaj na Śląsku Cieszyńskim, na bielsko-bielskich terenach, nagle znajduje jakby partnera, jakby protektora w osobie samego metropolity lwowskiego.
pasterza diecezji, do której sam należał przed ekskomuniką i przed suspenzją. Był przecież księdzem po jezuickim klasztorze, po zakonie, księdzem w lwowskiej archidiecezji, skąd go usunięto dyscyplinarnie za rzekome nadużycia gospodarcze. I ten list Bilczewskiego był dla niego właściwie jakimś imperatywem do nawiązania korespondencji. Zachowało się 5 listów Stojowskiego do Bilczewskiego. Niestety nie ma listów odwrotnych. Jestem ciekaw, może Państwo wiecie, gdzie podziała się spuścizna archiwum Stojowskiego, która była olbrzymie. Mówił o tym sam do Bilczewskiego w listach, że posiadał w swoich zbiorach setki, tysiące listów od chłopów uskarżających się na ucisk, na nonszalancję, na arogancję duchowieństwa w stosunku do siebie. No to byłby znakomity materiał historyczny. No, gdzie jest to archiwum? Po zamorskim, po kimś innym jeszcze trudno znaleźć. Natomiast zachowały się te listy do Bilczewskiego, Stajowskiego, zaledwie 5 niestety, w archiwum lwowskiej archidiecezji zdeponowanym obecnie w Krakowie. I w tym liście, tym pierwszym, gdzie z entuzjazmem wita Bilczewskiego, właściwie chce się umówić na spotkanie z Bilczewskim i wypowiedzieć mu swoje bóle jako syn ojcu. To też niebywały gest. Stajowski wtedy ciągle jeszcze jest inkryminowany, chociaż już po zdjęciu ekskomuniki przez Rzym pod koniec XIX wieku, ale ciągle na swojej osobie odczuwa odium kościoła hierarchicznego. I on wysuwa do Bilczewskiego propozycję spotkania, właśnie prosi o audiencję, aby mógł wypowiedzieć mu swoje żale i swoje w zasadzie swoje bóle. No oczywiście ta korespondencja trwała zaledwie 2 lata, 1901-1902, nie wiadomo dlaczego się skończyła. Okazało się, że rzeczywiście doszło do spotkania Bilczewskiego ze Stajowskim w rezydencji metropolitów lwowskich i rzecz dziwna, właściwie nie ma żadnego pokłosia tego spotkania ani w dziennikach Bilczewskiego, ani w innych źródłach pisanych albo też archiwalnych tego czasu. Zachowała się na końcu niestety taka dosyć przykra uwaga Bilczewskiego już po śmierci Stojowskiego w jego dzienniku, w którym Bilczewski dosyć sarkastycznie pisze o nim jako o człowieku, który w zasadzie jakby udawał w jakiejś mierze człowieka nawróconego. Oczywiście, że to jest pewne nadużycie interpretacyjne, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że Bilczewski no, był związany swoją pozycją jako metropolita. Nie mógł rzucić się w ramiona Stojowskiego, ucałować go i właściwie kochać go na zabój, ponieważ musiał się solidaryzować z biskupami ówczesnej Galicji. A tymi biskupami byli ludzie nieprzychylni Stojowskiemu. Choćby Puzyna, kardynał Puzyna, który to zaraz nam się objawi. Kardynał Puzyna, najpierw biskup pomocniczy lwowskiej archidiecezji, który właśnie suspendował w 1888 roku proboszcza w Kulikowie księdza Stajowskiego za rzekomą niegospodarność. No oczywiście Stajowski był człowiekiem niezwykle wyczulony na biedę chłopską. Gospodarując w tym Kulikowie miał gest no, obdziarowania chłopów ziemią plebańską, nie w sensie darowizny, tylko dzierżawy bezpłatnej, co budziło właściwie dreszcze oburzenia w kurii lwowskiej. Kiedy podczas wizytacji Puzyna no, odwiedził Kulików i wykrył jakieś nieścisłości gospodarcze w księgach rachunkowych, oczywiście od razu doszło do spięcia zakończonego suspensą, czyli odsunięciem księdza Stojowskiego z funkcji proboszcza, zdjęciem go z tego probostwa i zawieszeniem go w funkcjach liturgicznych. Kilka lat potem doszło do ekskomuniki papieskiej, która go wyłączała zupełnie z funkcji no, duszpasterza i kapłana katolickiego z zakazem sprawowania jakichkolwiek sakramentów. Puzyna nie miał żadnego zrozumienia dla idei społecznej. Kiedy pojawiły się pierwsze ruchy ludowe, jako remedium na uśmierzenie tych ruchów Puzyna podawał naukę katechizmu. No, infantylna reakcja pasterza, który był oczywiście z innej epoki. To był prawnik, dawny pracownik namiestnictwa lwowskiego, nieobyty z duszpasterstwem, dość taki powiedzmy ograniczony.
Jeden z naszych profesorów, znakomity ksiądz profesor Kracik, świętej pamięci, pisząc jego biogram do PSB, do Polskiego Stronnictwa Biograficznego, napisał złośliwie, że Puzyna jako młody pracownik namiestnictwa po otrzymaniu kosza od hrabiny Grocholewskiej zostawił świat i wstąpił do stanu duchownego. Oczywiście nie wydrukowano mu tego w tym haśle, ponieważ było ono zbyt takie soczyste i sążniste i uszczypliwe, ale było coś w nim takiego statycznego, coś nieprzejednanego. Potem te jego skandale z Grudwaldem, z rocznicą i inne ekscesy w Krakowie spowodowały, że Puzyna w zasadzie nie miał dobrej prasy. Do dzisiaj jego grób na Wawelu jest nieodwiedzany przez nikogo, w przeciwieństwie, jak potem pokażę na końcu, do grobu Stojałowskiego na cmentarzu rakowickim. Oczywiście ta korespondencja z Bilczewskim jest cenna o tyle, że pokazuje dobrą wolę Bilczewskiego. On się odważył na spotkanie, bo kiedy Stojałowski zabiegał audiencję u biskupów innych, u Puzyny na przykład, czy u Wałęgi, był przyjmowany niezwykle oschle, sarkastycznie, arogancko wręcz, wypraszany ze spotkań. Nie odmawiano mu wszelkich właściwie praw jako człowiekowi, nawet po zdjęciu owych karpa watykańskich. Ciążyła na nim taka klątwa odium buntownika, jakiegoś powiedzmy człowieka niesubordynowanego, który nie ma nic do powiedzenia. Trzeba powiedzieć, że Bilczewski był ponad tym wszystkim, odważył się z nim rozmawiać, korespondować, ale jak powiedziałem wcześniej, przez solidarność z episkopatem galicyjskim nie mógł się posunąć dalej, ponieważ był jednak metropolitą zwierzchnikiem, ale także wiązała go pewna racja stanu z ówczesnym establishmentem państwowym, austriackim. Dość powiedzieć, że te listy są cenne, ale w dziennikach Bilczewskiego, bardzo ciekawych, obfitych i takich szczegółowych, nie ma poza tą jedną wzmianką o śmierci Stojowskiego innych informacji. To Puzyna. Tutaj mamy księdza Stojowskiego, niż powiedziano wszystko. Następna postać to Anna z Działyńskich-Potocka. Kobieta o dużego formatu, żyjąca w latach 1846-926, córka Adama Tytusa Działyńskiego, właściciela kurnika w Wielkopolsce i Gryzeldy Celestyny Zamojskiej, żona Stanisława Potockiego. Ta osoba najpierw żyła oczywiście w Poznańskim, potem wyszła za mąż za Potockiego, zamieszkała w Galicji, nabyła m.in. dobra oleszyckie koło Lubaczowa, ale potem kupiła Rymanów w ziemi sanockiej, w województwie lwowskim i okoliczne wioski. I tam gospodarowała prawie do śmierci, do lat 20. W 26 roku zmarła. Była to postać niezwykle dużego formatu intelektualnego, chociaż nie miała wykształcenia żadnego. Wtedy kobiety się nie kształciły. Były wychowywane w pensjach dla dziewcząt, na przykład w Jazłowcu u Niepokalanek, w innych pensjonatach. Ona miała być dobrą, przykładną matką i świetną gospodynią domową. Ale ona przerastała swoją epokę szerokimi horyzontami, znajomością ówczesnych czasów, prądów duchowych. Pasjonowała się amatorsko wprawdzie ruchem społeczno-katolickim w Belgii. Czytała po francusku dzieła belgijskich autorów i w zasadzie próbowała trochę edukować episkopat galicyjski. To był czas właściwie mądrych kobiet. Dzisiaj kobiety narzekają, że są dyskryminowane, że nie mają nic do powiedzenia. Wtedy także te z tych sfer niższych nie miały nic do powiedzenia, ale te, które były na pewnej hierarchii społecznej, potrafiły zwrócić uwagę papieżowi, biskupowi, prezydentowi, premierowi. Nie miały żadnych oporu i hamulców. Ta była w tym względzie niezwykle autentyczna. Kiedy zajmowała się Stojałowskim, za chwilę o tym powiem, wywoływała furię u Puzyny, który strofował Bilczewskiego: przestań z nią korespondować. Ta baba, cytuję, zamiast doglądać umierającego swojego zięcia Reja, szasta się i matkuje Stojałowskiemu. Oczywiście Puzyna nie mógł tego znieść, że Potocka zajmuje się jako protektorka Stojałowskim, który był przecież czarnołowcą w episkopacie. Zachowało się 15 listów Potockiej do Bilczewskiego, bo najpierw mówię o relacjach Bilczewski Potocka. Potocka próbuje wpłynąć na Bilczewskiego w kierunku zrozumienia istoty sporu Stojałowskiego z biskupami. I pisze w takim liście niezwykle emocjonalnie:
serca, serca, okażcie mu serce. To człowiek miękki jak wosk, ale potrzebuje zrozumienia, nie arogancji, nie klątwy, nie potępienia. Oczywiście Bilczewski słuchał tych jej uwag, no być może ulegał też pewnej pozycji potockiej, no bo on jednak nie pochodził ze sfer szlacheckich, ona była szlachcianką ze świetnej rodziny, prawdopodobnie także to grało rolę, ale zaimponowała Bilczewskiemu prawdopodobnie jej bezkompromisowość, jej odwaga, jej czyste intencje. Ona nie miała żadnego interesu, żeby matkować Stojałowskiemu. Traciła wręcz na tym, ponieważ spotykało ją odium i ostracyzm w sferach ziemiańskich, a po drugie w episkopacie galicyjskim. Jednak postawiła wszystko na jedną kartę i próbowała korespondować z Bilczewskim, jakby go instruując na temat relacji, jaką powinien przyjąć postawę. Oczywiście sama była świadoma, że popełnia pewne faux pas. Ona, kobieta, próbuje wpływać na metropolitę lwowskiego, ale uderzała w takie tony pokorne, tłumacząc, że jej wszystko ujdzie, bo jest bez wykształcenia, ale wierząca, dlatego chce ująć się za człowiekiem prześladowanym. Ciekawe, że właściwie to jej ten apel, taki już cytowany wcześniej przeze mnie, serca, serca, jeszcze raz serca, to natura taka, że zmięknie jak wosk pod wpływem serdecznego odezwania, i wtedy znosi i najsurowsze napomnienie, ale wobec chłodu sztywnieje i kamienieje na wszystko. Ta apostrofa dla Bilczewskiego podziałała niezwykle inspirująco i prawdopodobnie dzięki temu spotkał się z tym Stojałowskim i ona doprowadziła do tego właśnie ich spotkania i jakiegoś wewnętrznego porozumienia. Naturalnie, że Bilczewski nie mógł posunąć się dalej niż to zrobił, bo powiedziałem o tych okolicznościach, ale listy Potockiej pełne takiej kobiecej emfazy, takiej wewnętrznego żaru, zrobiły ogromne wrażenie na metropolicie i pomogły w jakiś sposób zrozumieć tegoż właśnie Stojałowskiego. Tych listów jest 15. One są niezwykle obszerne, pisane bardzo tak, powiedzmy, wyrafinowanym tekstem, stylem pięknym i oczywiście ona apelowała do Bilczewskiego, żeby jednak mimo wszystko dać mu szansę rehabilitacji. I co się okazało, że podczas wiecu w Rymanowie, wiecu chłopskiego, pod koniec XIX wieku przybył tam Stojałowski ze swoimi zwolennikami. Potocka jako wierna córka kościoła, wiedząc o jego przejściach z episkopatem, usiłowała zerwać ten wiec. Wkroczyła na podium, chciała zabrać głos, chciała wyprosić ze swojej włości, z Rybanowa, ze swojego majątku tego buntownika, ale niestety, czy na szczęście, nie doszło do tego, ponieważ Stojałowszczycy ją spacyfikowali, odsuwając ją na bok, wygłosiła jakiś taki speech patetyczny, ale niesłyszany do małej grupy słuchaczy, a Stojałowski perorował swoje wywody. Ale co było skutkiem tego wiecu? Otóż Potocka ofiarowała mu sporą sumę pieniędzy na wyjazd do Rzymu, po to, aby ukorzył się w Rzymie i dbał o swoje błędy. I to było fenomenem u niej, że dzięki jej dotacji, jej sponsoringu, jej sponsoringowi, Stojałowski udał się posłusznie jak baranek do Rzymu, odwołując swoje błędy i uzyskując zdjęcie ekskomuniki. Spędził tam rok czasu, za chwilę o tym jeszcze dwa słowa powiem, i wrócił stamtąd odmieniony, jak młody człowiek, ponieważ poczuł się wreszcie człowiekiem wolnym od kar kościelnych, od wszystkiego. Niestety, jak już wspomniałem wcześniej, to zdjęcie ekskomuniki nie poprawiło jego statusu, ponieważ hierarchia nadal traktowała go jako zadrzumionego. Tutaj ta rola Potockiej jest bezprzykładnie olbrzymia w tym zbliżeniu się Stojałowskiego do Kościoła i do uzyskania właściwie odwołania tej ekskomuniki. Tutaj mamy autograf listu Stojałowskiego do Bilczewskiego. Bardzo piękne pismo, niezwykle czytelne. One są, jak powiedziałem wcześniej, zachowane w kolekcji spuścizny po Bilczewskim w Archiwum Lwowskim w Krakowie. To jest z kolei autograf listu Potockiej do metropolity Bilczewskiego. Także czytelne i bardzo piękne. Anna Potockich, najniższa sługa, etc. A to już mamy trzeci epizod, mianowicie
Stojałowski w Rzymie. Stojałowski wysłany przez Potocką do Rzymu, dzięki jej dotacjom, udaje się do różnych dykasteriów rzymskiej kongregacji, szukając odwołania tych swoich kar kościelnych. Zobaczmy na tytułaturę. Najczcigodniejsza Pani Hrabino i Matko. W innych listach, jest ich kilkadziesiąt, odkryłem je ostatnio w Agadzie, w Archiwum Dawnych w Warszawie, spuścizna Potockiej, przekazana przez jej córkę Celinę Potocką. Niestety nie jest to komplet i nikt nie wie, gdzie jest pozostała część. Następne listy są jeszcze czulsze. Mateńko, matuchno. Przy całej tytulaturze takiej oficjalnej. Hrabina jest hrabiną, ale jest także mateńką, jest matuchną dla Stojałowskiego. I to jest fenomenalne. Ta kobieta miała jednak intuicję kobiecą. No, pisała do Bliczewskiego serca u Łokaścia, a nie jakiś kar. I tutaj zadziałało to jak membrama na umysł, na postawę Stojałowskiego. Oczywiście te pieniądze, które mu dała, wystarczało mu na roczny pobyt. To nie mogła być mała suma. Naturalnie, że on mieszkał w jakichś klasztorach za pół darmo, związał się z Dominikanami. Dzięki tym Dominikanom udawał się do kongregacji rzymskich i tam szukał także u papieża spotkania. Jeszcze ta kara została zdjęta, jak powiedziałem wcześniej, i nawet doszło do audiencji u Leona XIII, na której uzyskał błogosławieństwo papieskie. Te listy są napełnione drobiazgową, taką szczegółową kroniką pobytu Stojałowskiego w Rzymie. Ciekawe, że Stojałowski obok tej nadziei na zdjęcie ekskomuniki liczył również na rekompensatę finansową za bezprawne pozbawienie go proboszczostwa w Kulikowie. No, wtedy to nie było tak samo jak dzisiaj. Nie można zdjąć w sobie proboszcza tak od, bo mi się nie podoba. Ma jasne oczy, a nie brązowe, jest łysy, a nie czupurzaty, prawda? Wtedy to jeszcze były mocniejsze rygory. Kiedy zdjęto go z tej funkcji proboszcza, on uznał się, że został skrzywdzony i żądał restytucji mienia, które on stracił przez właściwie utratę proboszczostwa i dochodów, bo jednak te proboszczostwa były wtedy zamożne, jednak uposażone w ziemię. I cały ten rok kołatał do różnych dykasteriów, szukając wsparcia, sprawiedliwości. Oczywiście uzyskał zdjęcie ekskomuniki, ale nie uzyskał finansowej rekompensaty. To już była rzecz drugorzędna. Te listy są nacechowane takim ogromnym pietyzmem dla Potockiej, wdzięcznością, taką pełną jednak atencji, uczuciem syna wobec matki, która się troszczy o niego, która myśli o nim, która jest jego protektorką. To jest jego list jeden z Rzymu 1897, czyli w tym roku, kiedy została ta jego anatema zdjęta. To jest z kolei jej list do Stojałowskiego. Drogi księże Stanisławie. Mniej taki czuły, mniej empatyczny, ale jednak także jest tam taka nuta zażyłości. I te listy są niezwykle interesujące, ponieważ do tej pory były nieznane w literaturze historycznej. Nikt do nich nie sięgał. Nikt nie sądził, że została zachowana spuścizna tejże Potockiej w archiwum w Agadzie. Jest ciekawe, że Potocka napisała duży tom wspomnień, wspomnień, to są pamiętniki jej. I we wstępie pisze, że osobny duży tom rękopisu dotyczy samego Stojałowskiego. Niestety ten tom zaginął, nie ma tego rękopisu. Ten pierwszy tom wyszedł przed wojną, obecnie wydane już drugie wydanie albo nawet trzecie. Natomiast tego tomu z tymi wywodami o Stojałowskim nie ma. Tutaj mamy taką ciekawostkę na koniec, mianowicie akt zgonu Stojałowskiego, który umarł właśnie w takim przytułku świętego Rafała na terenie parafii świętego Floriana w Krakowie. Mieszkam tam przy tej plebanii świętego Floriana i ten dom do tej pory istnieje. Na parterze jest jakaś kosmetyczna taka, powiedzmy, pracownia, ale cały dom jest pusty, taki w typie takiego jakiegoś spichlerza zbożowego, bardzo brzydki i nieużywany przez nikogo. Był to przytułek świętego Rafała dla imigrantów, dla kogoś, kto się tuła i bez domu. I tenże Stojałowski tam zamieszkał i zmarł właśnie 23.10. w wieku lat 66. Zmarł na nowotwór żołądka. Jest także wpisany do Księgi Zmarłych parafii świętego Floriana. Tutaj mamy grób Puzyny na Wawelu. Zobaczmy, pusty, śladu nawet jakiegoś kaganka, czegokolwiek, jakiegoś kwiatka, niczego nie ma. Depczą po nim, bo jest to kaplica Miłosierdzia Bożego. Chodzi się po nim.
Pies z kulawą nogą na mnie zagląda. Tutaj dla kontrastu mamy świeżo grób, 2 dni temu robione zdjęcie na cmentarzu rakowickim. Cały rok kwiaty, wieńce, właśnie z Bielska Białej, z Jaworzna. Mnóstwo takich znak pamięci, wdzięczności. To są te ostatnie zdjęcia robione. A tutaj mamy z kolei nekrologii po śmierci księdza Stajewskiego w prasie. Kurier codzienny ilustrowany, krakowski, Czas krakowski, Wiedziec Pszczółka. No i te wszystkie właśnie, to taki Zapłacz o ludu, taki nekrolog na jego temat. Widać, że ta korespondencja Stojowskiego z różnymi osobami ukazuje człowieka na wskrość przyzwoitego, autentycznego, który nie szuka siebie, który nie jest karierowiczem, który nie szuka kariery, ale jest idealistą. To bezprzykładny przykład człowieka, który wyprzedził epokę, źle się urodził, w innych czasach. Gdyby urodził się 30 lat później, byłby geniuszem. Myślę, że warto by zacząć jakieś starania o uwiecznienie jego postaci, choćby w Krakowie, choćby na przykład przy kościele świętego Floriana. 20 metrów od tego przytułku, gdzie umarł. Można jakąś tablicę ufundować albo jakieś epitafium czy coś, cokolwiek, pomijając już to, że jest wart osobnej monografii. Do tej pory biografii Stojowskiego nie ma, rzetelnej, pogłębionej, naukowo takiej, powiedzmy, dobrze potraktowanej. Warto by o tym pomyśleć, bo czas najwyższy, 110 lat po jego śmierci, daje już ostatecznie dużą perspektywę i studię emocje, żeby się zająć jego postacią i jego osobą. W posiadaniu tego lwowskiego archiwum w Krakowie jest pełna dokumentacja sądów kościelnych nad jego osobą. Sądu w Tarnowie biskupiego, w Krakowie, w Przemyślu i we Lwowie. Wysokość 1,5 metra akt, nieznanych do tej pory nikomu, nieprzebadanych nigdy i nigdzie. Czeka to na swojego odkrywcę i na swojego historiografa. Warto by poszukać osobę czy zespół ludzi, którzy zajmą się także tym wątkiem eksploracji tego zasobu archiwalnego, bo jest to kopalnia wiadomości genialnych, nieznanych, ukazujących także korespondencję prywatną biskupów między sobą na temat tego zjawiska, jaką była tak zwana kwestia Stojowskiego. Bardzo Państwu dziękuję.